Pokażę teraz tą technikę wałeczków i jak możemy ją wykorzystywać do wykonania podstawowego przedmiotu. Najpierw musimy ugnieść glinę, tak aby pozbyć się pęcherzyków powietrza, które czasami tu się znajdują. Następnie musimy zrobić wałeczek. Wałeczek robimy w ten sam sposób, jaki na przykład nasze babcie czy mamy robią kopytkę. Zaczynamy od środka, rozwałkujemy do końca. Ważne jest, aby wałeczek był jednej grubości i miał grubość mniej więcej jednego naszego palca. Następnie utwórzmy podstawę naszego naczynia. Zrobimy to w bardzo prosty sposób, zwijając w kształcie ślimaka. Bardzo ważne jest połączenie gliny. Możemy to robić albo ręcznie, albo przy pomocy cyklinki, kawałka takiego metalu, albo też możemy wykorzystać do tego zwykłą, starą, nieużywaną plastikową kartę. Odwracamy z drugiej strony, widzimy, że jedna strona jest gładka, druga strona jest ślimakowata. Możemy to również połączyć. W ten sposób nasze dno będzie całkowicie bezpieczne. Kolejnym etapem jest zrobienie kolejnego wałeczka. Te wałeczki musimy dołączać do naszej podstawki. W jaki sposób to robimy? Tu można, musimy bardzo dobrze to wszystko połączyć i można i łączymy. W ten sposób układamy wałeczki do samego końca. Aby sobie ułatwić pracę, możemy użyć deseczki, która pozwoli nam przekręcać nasze naczynie. Jak widzimy, nasze wałeczki tutaj są widoczne. Jeżeli nie chcemy tych wałeczków, to znowu przy użyciu naszej cyklinki możemy się ich pozbyć i w ten sposób uzyskamy gładką powierzchnię. Cały czas przytrzymujemy od środka, aby nasze naczynie utrzymało kształt. Oczywiście wałeczki można zostawić jako element dekoracyjny, jednakże wtedy musimy pamiętać o tym, aby to naczynie, ta glina była bardzo dobrze połączona od środka. Oba sposoby są elementami dekoracyjnymi. Tutaj mogę pokazać naczynie, gdzie wałeczki zostały już wykorzystane jako element dekoracyjny. Wałeczki też możemy układać w różny sposób. Tutaj przykładem jest rzeźba, taka przestrzenna, również wykonana z wałeczków. I tutaj możemy zobaczyć, że te wałeczki są układane w dowolny sposób, sposób zamierzony przez artystę.
wykańczając nasz wazonik. Jeszcze raz tutaj wszystko dokładnie. Teraz taki przedmiot musi być pozostawiony do wyschnięcia. Możemy jeszcze troszeczkę go zrobić. Aby wypalić i uzyskać przedmiot, który będzie trwalszy, trzeba pozostawić go do wyschnięcia na około na około tydzień. Powyższe instrukcje możemy zastosować przy pracy nie tylko z gliną, ale również z masą solną lub z plasteliną. Zachęcamy do wykonania takich przedmiotów. Kolejnym razem zademonstruję inną technikę, która wymaga rozwałkowania gliny i wykorzystania faktury, również dzięki której możemy wykonać inne przedmioty. Zapraszamy do naszej pracowni.